Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie 5. odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 3. Zapraszam wszystkich do oglądania, komentowania i jeśli jesteście nowi, do subskrypcji mojego kanału. W tym odcinku będziemy sobie kontynuowali misję w miasteczku, czy też wiosce Cape Town. Tutaj porozmawiamy sobie... Gdyby to było takie łatwe... ...z Cyrusem. Cześć. Na twoim miejscu zawróciłbym napięcie i zniknąłbym stąd jak najprędzej. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje, człowieku. Nie ma złota, nie ma kobiet, ciągle brakuje gorzałki. Wyobrażasz sobie? Stać na warcie bez gorzałki. Naszą jedyną rozrywką są walki przy wieży. Zawsze tak marudzisz? Zawsze tak marudzisz? Załatw mi flaszkę gorzałki, a zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. To skąpiradło Descartes nic człowiekowi nie da. Dobrze, no to mam akurat. Proszę, oto flaszka gorzałki. Dzięki, stary. Właśnie tego potrzebuję. Dobra. A co wolałbyś robić zamiast stać na nocnej warcie? Wolałbym wyruszyć na wielką bitwę z bandytami. Ot co? O czym ty mówisz? Nie słyszałeś o Ortedze? Jest szefem bandytów z wybrzeża. To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich nauczył dobrych manier. Dobrze, no to zapolujmy na bandytów. Bardzo dobrze. Czas złożyć wizytę Ortedze. Ta świnia na pewno ukrywa się w jakiejś jaskini na wybrzeżu. Daj znać, kiedy zacznie się impreza. Okej, no to chodźmy. Za mną. No to do roboty. Dobra, biegniemy. Idzie za nami? Idzie, dobrze. Ile mamy w ogóle punktów nauki? A zero na razie, dobrze. Może po drodze coś upolujemy? Jakieś wilki, ścierwojady może napotkamy? Póki co jest tylko jakaś roślina. Mamy jakieś przedmioty. Coś jeszcze tutaj jest? Może jelenia upolujemy? Aha. Tylko kuszę musimy sobie włączyć. Pod dwójkę damy, okej, dobra. To jest kryopijca. Dobra. I Ortega, o ile pamiętam, będzie gdzieś tutaj, w pobliżu. Dobrze, nasz towarzysz... A może jakoś da radę zejść?
Dobrze, mamy wilki. Zapiszemy sobie. Dobra, wypijemy miksturę zdrowia. I gdzie jest nasz kompan? Chyba się zgubił. Tu mamy jeszcze jakieś kufry. Za ciężkie. Dobra, ten jest za trudny kufer póki co dla nas. Gdzie jest nasz kolega? O dobra, leci. Odnalazł drogę. Pokaż, to załatwi sprawę. Dobrze, no to czas się zająć bandytami. Tak, tutaj jest kryjówka Ortegi i jego bandytów. Ja ci pokażę, dam ci popalić. Jak śmiesz mnie atakować? Dobra. Nadal rządzę. O, mamy awans, super. Dobrze, wejdziemy do jaskini. To jaskinia należąca do Ortegi, przywódcy bandytów. Czuję to. Dobra. Ale póki co, zaczekaj tutaj. Zaczekaj tutaj. Utrzymam pozycję. No właśnie, bo mogliby cię zabić, a tego byśmy nie chcieli. A jak będziesz sobie stał z tyłu, to może nic ci się nie stanie. Rozerwę cię na strzępy. Dobra, i po kolei ani będziemy sobie dalej ich odciągać. O! Teraz sobie zapiszemy. Dobra. Zapis. Jeszcze ktoś biegnie? Na razie nie. Dobra, tutaj kufer przeszukaliśmy. Teraz pozbierajmy sobie wszystko. Będziemy później sprzedawali. A udało się za pierwszym razem otworzyć. Coś tu jest? Jeszcze jeden kufer. Złamany. Próbujmy dalej. Dobra. Dobra.
Dobrze, teraz tutaj. Idziemy dalej w głąb jaskini. I teraz może z kuszy zaatakujemy. A, nie trafiłem. Może teraz. Dobra. Dobra, kilku leci. Wycofujemy się do naszego towarzysza. Ani kroku dalej. Dobra. Oj, oj, oj. Niedobrze. Czytujemy. To się zdarza. Dobrze, wycofujemy się. Trzeba uzupełnić zdrowie. Ze dwie miksturki trzeba wypić. Dobra. Zapis i kolejny atak. Dobrze, znów kusza. Aj, nie trafiłem. Dobra. Biegnął. Dobrze, i teraz do naszego kolegi się wycofujemy. Kilku pasowałoby tak zwabić, to byśmy sobie dali radę we dwóch z nimi. Dobrze, na razie tutaj widzę jeden wybieg, taki słabszy gość. Dobra. Dwóch mniej. Dobra. Oczywiście zapis. Kusza. Więc jednak cię dorwałem. Ten nasz kolega, on tak stoi, przygląda się. Dobrze, na razie wszyscy zapisujemy i kolejny atak. Więc jednak cię dorwałem. Dobra.
załatwiony, ale tam jeszcze zostało paru bandziorów, to ich wybijemy. Dobrze ci radzę. Więc jednak cię dorwałem. Jednak cię dorwałem. Okej. No to już wszyscy. Trzeba jeszcze pozbierać wszystkie przedmioty. Tutaj mamy skrzynię, za ciężkie, ale za trudną do otwarcia dla nas. Mamy złoto. Za ciężkie. Za ciężkie. Za ciężkie. Później tutaj trzeba będzie wrócić, jak się nauczymy posługiwać wytrychem. I tutaj jeszcze trzeba będzie znaleźć jakąś oliwę do lamp. Zobaczymy, ile tutaj mamy tej oliwy. Cztery skrzynie. Zobaczmy, czy tutaj nie ma jeszcze jednej skrzyni gdzieś. O, jest. Dobra. Ortega nie żyje. Ortega nie żyje. Co? Naprawdę? Niedobrze. A ja myślałem, że dopiero zaczynamy. No cóż, więc wracam pełnić nocną straż. Cała przyjemność po mojej stronie. Do zobaczenia. No cześć. Dobrze, reputację w Cape Town mamy już na 100%. Okej, teleportujemy się może właśnie tam. Uzupełnijmy sobie stan zdrowia. Teraz jeszcze tutaj znajdziemy przywódcę buntowników w Cape Town. Porozmawiamy sobie z nim. Co się stało? Nigdy nie widziałeś człowieka przerzucającego świński gnój? I przestań się uśmiechać jak idiota. Czemu się w takim razie nie zajmiesz czymś innym? Czemu nie zajmiesz się czymś innym niż przerzucaniem gnoju? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Spytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji tego miasta. Inos wie, że wszystko bym oddał za powrót do dawnych, dobrych czasów. Należysz do buntowniczego podziemia? Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy. Nienawidzę tego słowa. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy nie chcą się podporządkować okupantowi. Przysyła mnie Javier. Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redok. Ano byłem. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Jak mogę was wesprzeć? Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie. Dostarcz nam broń. Nic specjalnego, po prostu 3 paczki broni. Mam tutaj akurat 3 paczki broni dla was? Mam tu 3 paczki broni dla was. Dobrze, nawet doskonale. Dziękuję. Masz. Zapłacę ci za nie. Kiedy rozpocznie się rewolucja? Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną.
W latarni więziony jest potężny paladyn Wenzel. Z jego pomocą zaryzykowałbym atak na orków w Cape Dan. Rozmawiałem z Wenzelem. Doskonale. Tak. I jak? Pomoże w rewolucji? Owszem, tak właśnie zakładam. Doskonale. Idź, uczyń go swym towarzyszem broni. Ja zmobilizuję resztę miasta. Pomożemy ci, gdy już zaatakujecie orków. Na czym dokładnie polega ta rewolucja? Będziemy wiedzieli, że nadeszła odpowiednia pora, jak tylko zaczniecie walczyć z orkami. I pamiętaj, szansę powodzenia będziemy mieli tylko wtedy, gdy zabijesz wodza orków w mieście. Rozumiem. Zrobię sobie przerwę. Dobrze. To jeszcze może coś pohandlujemy. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Punkty nauki na razie mamy 10. Teraz co tu jeszcze możemy zrobić? A może teleportujemy się do Redo? Właśnie, w Redok mamy jeszcze jakieś questy. Może lepiej nie zwalaj tego na inny. Na razie nie. Wątpię, czy masz rację. Gorzej nas leć niż może. Porozmawiamy może sobie z Javierem. Jeszcze. Wiem, człowieku, wiem. Nie masz nic do roboty? A okej, okay, czyli z nim już nie możemy na razie o niczym porozmawiać, czyli w takim razie w tym odcinku to będzie już na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Cześć!